Hejka, kochani, witam się z Wami serdecznie i chciałam dzisiaj nagrać dla Was filmik pod tytułem Mierzymy Stike Maxa. To są moje po prostu zakupy, które ja zawsze tam poczyniam i chciałam Was zachęcić, żebyście tam się wybrali do tego sklepu i żebyście po prostu to, co zawsze macie ochotę kupić, to po prostu, żeby iść na dane działy, bo wiedząc, że w Stike Maxie jest bardzo dużo działów, jest tam dosyć dużo szukania, ale zawsze na pewno to, co chcecie, to na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. I może tutaj na razie Wam pokażę moje zdobycze i też mojego faceta, bo też panowie mnie oglądają. No i może zaczniemy pierwsze od kurtki, bo ja szukałam kurtkę zimową, kochani. I właśnie tak byłam po tych wszystkich sieciówkach, do Zary, do HM-u. No, nie wiem, to tam jeszcze jakieś takie stacjonarne sklepy, no i udało mi się zakupić bardzo fajną kurtkę zimowa i ona jest przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa i też na śnieg, po prostu jest wodoodporna, o, i to jest taka fajna, duża kurteczka. To jest taki długi płaszczyk jakby, w takim fajnym, wiecie co, ja nagrywam przy świetle, pada, u nas jest taka okropna pogoda, że normalnie masakra i mam światło zapalone i może to kolory mogą nie oddawać, no ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No i słuchajcie, to jest taki fajny płaszczyk, on jest powiem Wam, firma Twin Pole, coś takiego, bardzo fajny, z kapturem, możecie sobie tutaj odczepić tego misia. Bardzo fajna kurtka, tutaj ma Geographic Norway, tutaj jest takie logo tej firmy, bardzo fajny płaszczyk. Ja Wam będę najpierw pokazywała te wszystkie zakupy, a później będę chciała przymierzyć, jak to się wszystko uda. Ok, więc to jest najpierw kurtka numer jeden. Druga kurtka jest mojego partnera, też właśnie sobie zakupił na jesień, zimę, też taką, o, fajny, tutaj jest motyw Moro. I powiem Wam, to jest firma Ellis, coś takiego, nie wiem. Nie wiem, jak to się czyta. I też jest fajna z misiem, tylko tutaj chyba się nie odpina. No i taka, wiecie, przedłużona, fajna, za pupę, bardzo fajna kurtka. Polecam Panom, żeby po prostu zajść tam do tego Stike Maxa i kupić to po prostu, znaleźć tam kurtkę, bo jest tak duży wybór, zależy kto po prostu co chce. Następną rzeczą będzie... Będą spodnie. Wiecie co? Ja już się dawno czaiłam na spodnie takie jakby ciemny, no ciemny, szary, coś takiego, bo ja mam w swojej szafie granaty, niebieskie, czarnych, a nie, jedne mam czarne z mango, ale no i powiem Wam, że znalazłam takie spodenki. To są kolor full premium też, ale tu mam europejski 40. Powiem Wam, że bardzo fajne spodenki. Tutaj są z boku, mają takie kieszenie i one są tutaj wykonane na takie gumki mają na wykończeniu. Powiem Wam, że bardzo fajne spodnie, bardzo fajne. One są takie uciągliwe. Później Wam przymierzę, to zobaczycie, jak to wygląda. Następne będą... A, jeszcze Wam powiem, że facet mój wybrał sobie, znaczy wybrał, on też poszukuje tak jak ja zawsze w Stike Maxie i powiem Wam, że znalazł fajne buty. Są to buty z North Face'a, jest to limitowana kolekcja, bardzo fajne, przeciwdeszczowe. My nie widzieliśmy, co to jest w ogóle za materiał, ale później sprawdziliśmy na stronie, wyszukując po kodzie i powiem Wam, że to jest właśnie materiał przeciwdeszczowy. Nie wiem, jak to będzie reagować na śnieg, no ale zobaczymy. Proszę, zobaczcie, jak się prezentują. Tył, logo, tutaj i tak. Bardzo fajne, mega są. I w środku są w ogóle całe żółte. Ja Wam powiem, że ogólnie też bym sobie takie kupiła, jakby były na mnie, to czemu nie? Następne są, kochani, o, następny jest sweterek. Ja też szukałam na jesień, zimę właśnie swetra, kochani. I powiem Wam, że tutaj mam bardzo fajny sweterek. Zobaczcie. To jest Wild Flower SM. To jest nie wiem, co to jest za firma, ale sweterek się prezentuje tak. On ma tutaj takie ściągacze i ma takie pufki.
O, i on w ogóle tutaj jeszcze idzie na ramionkach i przedłużenie ramion idzie taki jakby z cekinów taki szlak. O, teraz super widać, bardzo fajnie. Światło mi się zmieniło. I powiem Wam, że to jest bardzo fajny sweterek, bardzo ciepły przede wszystkim. Ja widziałam taką kolekcję. Ja nigdy nie zwracałam, powiem Wam, uwagi na takie swetry, zawsze przeważnie takie proste, a ten jest taki właśnie, ma takie pufki, bardzo fajne, fajnie to wygląda. I skład tego swetra to jest fajny, wiskoza 50%, nylon, no i niestety poliester, no ale większość ubrań jest ten poliester właśnie, ale dobrze, że jest wiskoza. On się fajnie nosi, ja już go właśnie nosiłam parę razy i jest bardzo fajny, też Wam przymierzę. Sweterek. Później mam, kochani, kolejną bluzę. Ja w ogóle zawsze chodziłam tak do H&M-u, właśnie żeby znaleźć jakieś fajne bluzy, ale wiecie, tamten materiał, to po prostu jest tylko dobre tam do parę razy się założy, później wrzucamy do pralki i wiemy, co z tego przeważnie wychodzi. Ja Wam powiem, znalazłam bluzę z firmy AM London? Nie wiem. Takie fajne, proszę zobaczcie, jaka fajna bluza. Ona tutaj jest kremowa, tutaj idzie taki fajny paseczek jakby seledynowy. Tutaj ma takie centki i tutaj już jest cała czarna i rękawy tutaj przy szyi. Bardzo ładna bluza do różnych stylizacji, do spódniczek, do spodni jasnych, ciemnych. Świetna jest, powiem Wam też, sam jest i za tą, ja Wam jeszcze nie mówiłam w ogóle o cenach, ale może później. Dobrze, to jest 100% bawełny tutaj w tej bluzie. To jest bardzo dobry skład. Następna bluza jest to bluza cała szara, też z tej samej firmy co tamta poprzednia, AM London, nie wiem, kochani. Proszę, zobaczcie, to jest gładziutka, fajna bluza szara, bonjour, chyba z takim fajnym napisem. O, bardzo fajnie wygląda. I powiem Wam, ja też nie miałam i ona jest taka fajna, ciepła tutaj pod spodem. Taki fajny ma materiał i też 100% bawełny, taka grubsza właśnie. I chyba to, kochani, było wszystkie chyba te zakupy na razie i zaraz zrobię mierzymy, dobrze? Okej, kochani, ja już jestem z powrotem. Pierwsze może Wam pokażę, tak jak na początku Wam pokazywałam w filmiku, tą kurtkę. Ona wygląda tak, tutaj mamy, zapięta jest. O, kaptur jest bardzo fajny, taki duży. I Wam pokażę dół. Muszę sobie tutaj manewrować sama. O, tak się prezentuje ta kurtka. Bokiem i tyłem, proszę. Ona ma fajny z tyłu taki szlak, bardzo fajna jest. Fajna ma tutaj, powiem Wam, ściągacze. Bardzo ładnie jest wykonana. No i fajny kolor ma. I powiem Wam, że jest taka, no, bardzo fajna. Żeby znaleźć coś fajnego, powiem Wam, w TK Maxie, to za taką cenę, ja widziałam takie podobne kurtki, bardzo drogie w Zarze, a wiecie, jakie to są sieciówki. A to mamy fajną, norweski, fajny wzór i bardzo fajna, norweska firma. I powiem Wam, że tutaj ma też taki kożuszek i tu w kapturze, Wam nie mówiłam, też jest w środku kożuch. I ta kurtka, kochani, ona kosztowała normalnie 220 euro, a ja za nią zapłaciłam 80 euro. No to zobaczcie, jest taka mega cena, że się bardzo, bardzo opłaca. Świetna kurtka, powiem Wam, na zimę, przeciwdeszczowa, przeciwwietrzna. Bardzo Wam, kochani, polecam. Dobrze, teraz od razu, jak już jesteśmy, to Wam ściągnę kurtkę i od razu Wam pokażę, bo mam tą bluzę na sobie. Ok, właśnie, o, proszę, zobaczcie, ja ją założyłam do jasnych spodni i powiem Wam, że stylizacja chyba jest fajna. O nie, no jeszcze raz muszę niżej. O, zobaczcie, do jasnych spodni bardzo fajna stylóweczka. To są takie, jeszcze Wam zrobię niżej, to są takie spodnie właśnie z HM-u. One są tutaj takie luźne i tutaj z boku mają
takie rozporeczki. Ja już je nosiłam chyba w lato, ale fajnie sobie, fajnie tak pomieszać taki właśnie styl takich eleganckich spodni właśnie z taką bluzą. Ona ma bardzo fajny wzór, bardzo mi się podoba. Dobrze, wracam do Was teraz ze swetrem i może ze spodniami od razu. Kochani, już jestem w całej okazałości w swetrze i w spodniach. Najpierw Wam się pokażę. Spodnie są z wysokim stanem, bardzo fajne. Tutaj są właśnie z kieszeniami, uciągliwe, tak jak mówiłam. I tutaj są takie gumeczki. Proszę zobaczyć, tak się prezentują z tyłu. Dopasowane, bardzo ładne, szare. No i tutaj jest właśnie ten sweterek. I wiecie co? Może Wam teraz tak pokażę. Sweterek bardzo fajnie się prezentuje. Zobaczcie, jakie ma fajne właśnie te rękawy. Tutaj jest niby ten ściągacz. I tutaj idzie tak coś szeroka, taka pufka. I tutaj właśnie jest ten bardzo fajny, ładny taki motyw. Mi to się bardzo, bardzo mi się osobiście podoba, bo to ładnie się prezentuje, czy do spódniczki, do spodni. Zawsze coś takiego innego, powiem Wam. Bardzo fajny i bardzo ładnie on tak... No tutaj ma taki ściągacz fajny, już Wam pokazuję. O! Proszę, tutaj ma taki ściągacz i no ładnie się prezentuje. SM to jest rozmiar i fajne są te pufki, bo ja ogólnie jestem szeroka tutaj w barkach i mam do... I po prostu myślałam, że on będzie ze mnie robił jeszcze taką wielką osobę, ale ogólnie jest spoko. To tak się prezentuje ten sweterek i Wam zapomniałam jeszcze, o kurtce Wam mówiłam, o spodnie, bluza i w ogóle te dwie bluzy, szara i ta czarna, były po 20 euro, ten sweterek chyba 22 albo 3, też dobra cena i spodnie 19,90, też koło 20 euro. Dobrze, teraz wracam do Was jeszcze z tą szarą bluzą. Ok, kochani, ja już jestem w tej ostatniej bluzie szarej z tym napisem Bonjour. O, i Wam zaraz pokażę, założyłam je do takich zielonych, zgniły, zielony kolor spodni z Pull and Bear. Takie luźne. No oczywiście muszę sobie jeszcze tu tak zrobić, żebyście zobaczyli. O, bluza fajna, powiem Wam, cieplutka, szara, ładny, fajny kolor szary, tak do różnych stylówek, powiem Wam, że fajna sprawa. Ja lubię ogólnie bluzy i bardzo fajny, widać, że materiał jest taki zbity, ona nie będzie, mam nadzieję, taka, że ma fajny, porządny ściągacz tutaj przy rękawach i tutaj i na dole i mam nadzieję, że się będzie fajnie nosić. No i kochani, to były wszystkie moje zakupy z TK Maxa. Bardzo Was serdecznie zapraszam, żebyście tam się przeszli do tego sklepu, jak jeszcze nie byliście. No i mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Komentujcie, dajcie znać, czy wy coś fajnego kupujecie w TK Maxie, może coś z ciuchów, może coś z kuchni. Bardzo jestem ciekawa. No i komentujcie, trzymajcie się, kciukujcie, no i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!